Oglądasz swój ulubiony program kulinarny, gdy nagle szef kuchni dodaje szczyptę soli do dżemu, który ma być dodatkiem do deseru. Łapiesz za telefon, by zadzwonić i powiedzieć, że to jakiś absurd, ale prowadzący program wyjaśnia, czemu to zrobił. Okazuje się, że dodawanie soli do owoców jest powszechne w różnych kuchniach świata. W Meksyku lubią przyprawiać mango i owoce cytrusowe solą i chili w proszku. Na Filipinach można spróbować mango o smaku krewetek, a w południowych Stanach Ameryki solonego arbuza. Jak to działa? Powiedzmy, że jesz świeże mango posypane solą. Przy pierwszym kęsie zauważasz słony smak, a słodki owocowy jest nieco opóźniony. Mango jest tak samo soczyste i niesamowite jak zawsze. Dzieje się tak najprawdopodobniej dlatego, że sól wpływa na receptor słodkiego smaku, a wtedy na poziomie molekularnym dzieje się prawdziwa magia. Pewne badanie wykazało nawet, że mamy więcej detektorów cukru w naszych kubkach smakowych niż wcześniej sądzono. Jeden z tych detektorów musi kierować cukier do komórki odbierającej słodki smak, gdy wejdzie w kontakt z solą. Możesz spróbować posolić dowolny owoc, ale efekt będzie inny. Sól może sprawić, że słodkie owoce, takie jak wiśnie i truskawki, będą jeszcze słodsze i zrównoważy smak grejpfruta, ananasa i arbuza. Wystarczy wziąć dojrzały owoc, pokroić go jak zazwyczaj i posypać kawałki z solą. Sól morska w dużych płatkach ma bardziej intensywny smak, a dodatkowo wygląda piękniej. Po 10 minutach deser dla smakoszy będzie gotowy. Musisz pokroić główkę sałaty lodowej, ale twardy rdzeń w środku nie chce odejść. Wystarczy chwycić sałatę obiema rękami rdzeniem do dołu i uderzyć nią o deskę do krojenia lub inną twardą powierzchnię. Teraz powinieneś być w stanie wyciągnąć rdzeń bezpośrednio z dna i pokroić resztę sałaty bez problemu. Następnym razem, gdy wyjmiesz masło z lodówki i będziesz miał trudności z jego rozsmarowaniem, ponieważ jest twarde jak skała, sięgnij po tarkę. Z jej pomocą z łatwością zetrzesz drobne kawałki masła, które błyskawicznie roztopią się na ciepłym toście. Można je wówczas znacznie łatwiej rozsmarować na zimnym chlebie bez konieczności wkładania kanapki do mikrofalówki lub czekania, aż masło zmięknie. Profesjonalni piekarze popierają tę wskazówkę i stosują ją od dawna. Kiedy coś smażymy, najpierw rozgrzewamy patelnię, a następnie kładziemy na niej jedzenie, prawda? Cóż, ta logika nie zadziała, jeśli chcesz, aby bekon był chrupiący. Na gorącej patelni mięso ugotuje się, zanim tłuszcz zdąży się z niego wytopić. Boczek będzie zbyt tłusty i gumowaty. Musisz więc położyć paski bekonu na zimnej patelni, a następnie włączyć niezbyt mocne grzanie. Tłuszcz wytopi się z mięsa, a końcowy rezultat będzie super pyszny i chrupiący. Czy kiedykolwiek próbowałeś gotować makaron na patelni? Wiem, że brzmi to trochę dziwnie, ale w rzeczywistości pomoże ci zaoszczędzić dużo czasu, wody i energii. Zamiast napełniać ogromny garnek wodą i czekać, aż się zagotuje, włóż makaron na patelnię. Zalej go zimną wodą i dodaj trochę soli. Makaron będzie się gotował, podczas gdy woda osiągnie temperaturę wrzenia, więc będzie gotowy znacznie szybciej niż zwykle. A reszta wody na patelni będzie doskonałą bazą do sosu, ponieważ jest wypełniona skrobią. Wymieszaj makaron z pesto, sosem pomidorowym i masłem czosnkowym. Smakuje jak prosto z wykwintnej restauracji. Sekretem najsmaczniejszych i najbardziej puszystych tłuczonych ziemniaków jest wysuszenie ich przed rozpaćkaniem na puree. Po ugotowaniu można zostawić je w garnku na ciepłej płycie kuchennej lub trzymać na blansze do pieczenia w piekarniku. Następnie dodaj roztopione masło, które pokryje skrobię w ziemniakach, a dopiero potem powoli dolewaj mleko. Teraz tłuczone ziemniaki będą miały najlepszą możliwą strukturę i smak. Jeśli wylałeś już wystarczająco dużo łez nad cebulą, próbując ją pokroić, ta porada naprawdę może ci się przydać. Obierz cebulę, przekrój ją na pół i wstaw do lodówki w miejsce z lodowatą wodą na pół godziny przed rozpoczęciem gotowania. Powodem łez jest siarka, którą cebula pobiera z gleby podczas wzrostu. Kiedy uszkadzasz jej komórki, kwasy stykają się z enzymami, które rozpoczynają cały szereg reakcji i uwalniają substancję chemiczną powodującą łzawienie oczu. Schłodzenie cebuli może osłabić działanie tej substancji. Aby jeszcze bardziej zminimalizować to zjawisko, do krojenia tego warzywa używaj tylko ostrego noża. W ten sposób w mniejszym stopniu uszkodzisz komórki. O wiele łatwiej jest obrać awokado, jeśli najpierw je zamrozisz. Wystarczy włożyć je do zamrażarki w całości na kilkanaście minut, a następnie wyjąć i polać ciepłą, bieżącą wodą. Teraz można je łatwo obrać po wykonaniu kilku nacięć na krzyż.
Najlepszym sposobem na zachowanie świeżości i soczystości ziół jest przechowywanie ich jak kwiatów. Jeśli nie masz odpowiedniego rozmiaru wazonu, weź słoik lub szklankę i napełnij ją centymetrową warstwą wody. Teraz umieść zioła w środku, tak jak zrobiłbyś to z różami. W przypadku pietruszki i kolendry przykryj słoik plastikową torbą i przechowuj bukiet w lodówce. Bazylia uwielbia światło słoneczne, więc lepiej zostawić ją odkrytą na blacie. Jeśli zrobiłeś za dużo sosu albo zostały ci resztki, które nie wydają się wystarczające do przyrządzenia posiłku, możesz je uratować przed koszem na śmieci. Wlej sos do pojemnika na kostki lodu i przechowuj go w zamrażarce. Teraz, jeśli chcesz urozmaicić posiłek, zawsze możesz dodać do niego kilka kostek sosu. Dodatkowo dzięki temu sos przetrwa dłużej niż w lodówce. Czy twoje klopsiki zawsze mają idealnie taki sam kształt i rozmiar? W takim razie możesz pominąć tę poradę. Ale jeśli tak jak ja miewasz z tym problem, po prostu użyj łyżki do lodów, aby uzyskać odpowiednią ilość mieszanki mięsa mielonego. Kulki będą miały idealny kształt, a palce nie będą się kleić. Najłatwiejszym i prawdopodobnie najpiękniejszym sposobem na pokrojenie mango jest przekształcenie go w jeża. Umyj mango pod bieżącą wodą. Nie ściskaj go podczas tej czynności. Następnie połóż je prosto na desce do krojenia i pokrój na trzy części od góry w dół. Pozostaw płaski dół w środkowym kawałku. I tak niewiele można z nim zrobić. Teraz mango będzie miało dwa urocze policzki. Mam na myśli jego najgrubsze części. Następnie wykonaj poprzeczne i podłużne nacięcia na policzkach mango. Pozostaw równe odstępy między nacięciami i nie przechodź przez całą skórę. Teraz naciśnij tylną stronę mango, aż miąższ zacznie wystawać. Czy coś ci to przypomina? Tak, jeża, stąd nazwa tej metody krojenia. Ostatnim krokiem będzie pokrojenie kostek mango do miski. No i zjedzenie oczywiście. Ta porada ma potencjał, by pomóc ci przygotować twoje nowe ulubione śniadanie. Możesz zrobić omlet w kubku. Weź duży kubek nadający się do kuchenki mikrofalowej i posmaruj jego wnętrze oliwą z oliwek lub spryskaj sprayem do gotowania. Dodaj dwa jajka i łyżkę mleka i wymieszaj je widelcem. Teraz dodaj sól i pieprz oraz dowolny ser, warzywa i zioła. Włóż do kuchenki mikrofalowej na 30 sekund. Wyjmij, wymieszaj widelcem, a następnie włóż ponownie na kolejne pół minuty. I voilà, śniadanie gotowe. Pamiętaj tylko, aby kawę zrobić w innym kubku, w przeciwnym razie otrzymasz jajka w kawie. A o takim przepisie nikt jeszcze nie słyszał.